obrazem Bożej miłości. Posiadamy twarz miłości Boga, każdy z nas, bez wyjątku. Jest inny, niepowtarzalny, ale posiada twarz miłości Boga, bowiem jest stworzony obraz i Boże podobieństwo. I Bóg czyni nas posłańcami tejże miłości. I dzisiejsze nasze spotkanie to spotkanie miłości we wspólnocie absolwentów, nauczycieli, wychowawców, profesorów. Zastanawiam się, co nas przyprowadziło do tej uczelni, do ołtarza. Niewątpliwie miłość do Boga i drugiego człowieka, ale przyprowadziła nas przede wszystkim wdzięczność do tejże szkoły. Wiele słyszałem i słyszy się, kim są absolwenci i jaką wiedzę zdobywali, jak się hartowali. 9 roczników, 600 absolwentów, wielu z nich pływa, inni pracują na lądzie, a serce związane są ze szkołą. A dlaczego? Bo tam był duch, było kształtowanie człowieczeństwa, charakterów, mimo trudnych czasów, jednak Bóg był w centrum, ten największy nawigator Jezus Chrystus. I dlatego przynosicie ze sobą wartości. I za te wartości chcecie podziękować. I to, że dzisiaj ta aula wygląda właśnie poprzez mnóstwo pamiątek, symboli, znaków, to dowód, że te wartości szanujecie i z wdzięcznością spoglądacie w przeszłość. Dlatego jest ten entuzjazm. Owszem, nie jest organizator, tutaj Jerzy, któremu niewątpliwie wszyscy dziękujemy, ale właśnie jesteście z nim razem. Tak? I ten entuzjazm właśnie płynie z tej miłości do tej szkoły, do tego statku, bo ten statek był ciągle gotowy do rejsu. Wychodzą uczniowie, kończąc szkołę, wiedzieli, na co się decydują. Oni już byli zaprawieni, już byli zahartowani, już byli przygotowani. I dlatego właśnie piękno płynie z tejże uczelni. Dlatego my dzisiaj z zawierzeniem spoglądamy właśnie na to, co zostało uprawione. Tak, według Bożej łaski zostało to wszystko roztropnie budowane, położony został fundament. Ktoś inny zaś wnosi budynek. Wy ten budynek wznosicie poprzez lata. Dlatego nad tym czynimy refleksję, ale dobrze, że ten fundament kładziemy w oparciu o Jezusa Chrystusa. Cóż to tam, Panie, za wszystko, coś mi wyświadczył? Pan Jezus wskazany na górze podaje nam złotą zasadę. Co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy czynicie? A na pytanie, które jest przykazane największe, odpowiada: będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem, całą swoją mocą, a bliźniego swego jak siebie samego. Tak się złożyło, że w Starym Testamencie te dwa przykazania były obok siebie. Bliźni był to ten, który pochodził z narodu wybranego, a Jezus Chrystus łączy te dwa przykazania i daje nowe przykazanie miłości, abyście się wzajemnie miłowali. I mówi, nikt nie ma większej miłości.
miłości oddaj tym, kto się oddaje życie za przyjaciół swoich. Dzień 14 sierpnia zazwyczaj wspominamy w tym dniu świętego Maksymiliana Kolbe, aczkolwiek wspomnienie odbyło się 12 sierpnia, ale tak ogólno w kalendarzu ogólnopolskim właśnie wspominamy świętego Maksymiliana. To jest postać, która właśnie oddaje życie za przyjaciół. Właśnie za Franciszka Pelgrinczka. I wy jesteście przyjaciółmi. Jezus mówi dzisiaj do nas, do każdego z nas. Jeżeli czynicie to, co wam przekazuję, nazwałem was przyjaciółmi. Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc przynosi. A zatem cechą rozpoznawczą miłości bliźniego jest miłość przyjaciół, jest miłość naszych bliźnich. Dowód tej miłości dał nam święty Maksymilian Kolbe. Dowód tej miłości dali wam nauczyciele, wychowawcy, ci, którzy już odeszli do wieczności, ci, którzy są. Tak, moi drodzy, i dlatego Chrystus prosi nas, byśmy szli i owoc przynosili, by owoc nasz trwał. Szczególnie dzisiaj trzeba nam właśnie wybalastować ten nasz statek, ten nasz w sercu MS Edward Dębowski, żeby on płynął we właściwym kierunku. Bo jak wiecie, nic gorszego jak przechyły, jak źle załadowany ładunek, źle wybalastowany statek. Kierunek musi być roztropność w oparciu o Jezusa Chrystusa, o Jego Ewangelię i w oparciu o Jego dowód największej miłości. Bo można posługiwać się znakami miłości, a z Chrystusem, od Chrystusa być daleko. A tu chodzi o to, żeby roztropnie budować mądrze, z pozytywnym myśleniem, w duchu miłości i przebaczenia. Tak jak uczy Jezus Chrystus, bo On jest naszym najlepszym nauczycielem, największym nawigatorem świata. I On prosi, abyśmy szli za Nim, byśmy owoc przynosili. A wtedy Ojciec da nam wszystko, o cokolwiek Go poprosimy, w imię Jezusa Chrystusa. Religia jest piękna, Kościół jest wspaniały, ale trzeba umieć odczytać wartości. Trzeba roztropnie, mądrze pokazywać się światu. I wówczas nie będzie zgrzytów, nie będzie przechyłów, nie będzie skrajności. Trzeba ciągle rozpoczynać od nowa, budować miłość w sercu, w rodzinie, w ojczyźnie, we wspólnocie. Kto może pojąć, niech pojmuje. Niech zatem Pan nam wszystkim błogosławi, obdarza nas swoimi łaskami, gdyż tylko w oparciu o Bożą łaskę możemy być silni wewnętrznie i kontynuować nasz rejs przeżycia. Co daj Boże. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża Benedykta XVI, jego zdrowie i pomyślność, potrzebne łaski dla dobra Kościoła i świata. Ciebie prosimy. Módlmy się za absolwentów i Liceum Morskiego, żyjącym błogosławie,
Módlmy się za profesorów, wychowawców, nauczycieli, no i błogosławieństwo dla nich, a zmarłych obdarzy szczęście wiecznym. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą ojczyznę, aby roztropnie budowała w oparciu na fundamencie Jezusa Chrystusa, w oparciu o miłość, jako dowód największej miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za nasze rodziny, aby były silne Bogie, wzrastały w Bożej łasce i świętości. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi morza, aby prowadzili, kontynuowali swoje życie w oparciu o wartości, które wynieśli ze swoich domów rodzinnych, parafii,